Witajcie, z tej strony znowu Starkej. No i gramy w krypty nekrotancerza. Głównie dlatego, że po prostu znalazłem chyba, powiem szczerze, dzięki znajomemu jednemu, najlepszy możliwy seed do grania ze wszystkich, więc dzisiaj Alzones Alceded. No i dużo nie będę gadał, po prostu ja już kończę po planie, zobaczycie seeda. Nie wiem skąd żeś go znalazł, gościu, ale dzięki. Powiem szczerze, trochę pograłem, jak zobaczyłem to, co jest na pierwszym, drugim piętrze w sklepach, to już stwierdziłem, nie, dalej nie gram. Dobra, no to ja się wyciszam i zapraszam na rozgrywkę. A więc jeszcze tak się włączy na chwilę, na dzień dobry. Najrzadszy sztylecik z gry i dosyć przydatna rzecz, ale nie biorę tego. Wierzcie, następne piętro jest warte tego, żeby nie ruszać. Ale co ja będę dużo gadał, zobaczycie na następnym piętrze, o czym ja mówię. A póki co znowu się wyciszam, bo już tracę rytm mały. Wiecie co, mam lepszy nowy pomysł. I tak teraz już nie zdążę, więc... No, niestety. Będę do was gadał ciągle z włączonym mikrofonem. Może coś przyjdzie mi do głowy, żeby powiedzieć. I tak już nie zdążę, więc stracę multiplayer. A chociaż zarobię jak najwięcej. Bo nie ukrywam, to co chcę zrobić będzie kosztowne. Ale jak się uda, to... Powiem szczerze, że to będzie najlepszy przebieg ze wszystkich, które miałem do tej pory. Oczywiście do tej pory mam na myśli, no, niedawno i bez jakichś takich... naprawdę na farcie. A też tutaj wiem, że to w sumie jest ustawione, więc... no, mniej i tak radości z tego wszystkiego, niż gdybym to odkrył przypadkiem. Ale dobra, idziemy do sklepiku. Przed nami zaraz będzie chyba najwspanialszy sklep, jaki kiedykolwiek widziałem, nawet wspanialszy niż to, co przed chwilą było wam dane zobaczyć. Jezu, jakie to tyle tym dzisiaj. Uwaga, uwaga. Najgorszy pierścień z gry, że tak to nazwę. I zwój, który zamienia go w najlepszy pierścień z gry. Potrzeba 375 czegoś tak. Nie wiem, traceniem rytmu może się to nie udać, ale... Jak nic, jeśli będę kiedykolwiek próbował przejść to wszystko, prawdopodobnie będę właśnie starał się najczęściej zamyślić sobie to podejście, bo jednak takie przedmioty znacznie ułatwiają podejście do całej rozgrywki. No właśnie, sobie mam jedną z lepszych rzeczy, jak istnieje w grze, no to łatwiej będzie ją kończyć. Ja, teraz na pewno będzie jeszcze łatwiej, jak tracę rytm co chwilę. Wiele zdążę. Hmm.
mógłbym zaryzykować z tym, chociaż w tym sklepie nie wiem. Wtedy bym nie musiał kupować tamtego czegoś. Ale zmarnowałem tak wystarczająco dużo czasu. A tu mamy... Pomyślę, że jak zobaczyłem tam te rzeczy, to już nawet nie zaglądałem co i jak dalej. Bardzo się już nie starałem, powiem szczerze, nie dostać od niego. Widziałem, że po prostu będę miał pierścienia. Więc mogę teraz pomijać bity, mogę nie trafiać w rytm. Udało się to osiągnąć. Dobra, tylko oczywiście prawidłowa kolejność. Tak, to. Chyba lewo. I proszę. Plus do wszystkiego. I w sumie zostaje przy mojej dzidzie. Prawda, na kurczak mi się przemienił, jak widzicie, w bicza. Mogłem go zerzeć wcześniej, miałem mój błąd. Ale no, teraz to już... Myślę, że mnie to nawet nie interesuje. Z tym pierścionkiem to prawdopodobnie mogę już przejść całą grę nawet. Powiem wam szczerze, jest to drugi raz w historii całej gry, kiedy udało mi się go skompletować. No dobra. Tylko muszę się skupić i nie robić głupot. No właśnie. Nie dać się zabić przez smoka. Wow. Ale widzicie, mocne. Jest dwa dobra, więc... Mam trzy obrażenia na zwykłej dzidzie. Jestem już gotów chyba na wszystko. Prawie. Są oczywiście rzeczy, które dalej są wyzwaniem. Ale zobaczycie, ja sobie poradzę. Mam po prostu takie przeczucie. Super. Jeden głupi ruch i już nie będę miał perfekta. Ja się sam szczerze już nawet tym nie przejmuję. Mogę nie mieć perfekta, ale z tym pierścieniem czuję, że mogę przejść całą grę bez problemu. Dad was always coming and going on his adventures. But this time he seemed more excited. He said he'd found it, some great treasure. When I was older, I found the notes you left behind. Directions to a graveyard. Uncle Eli tried to stop me. But Dad had been gone for 2 years. I had to find him. Nie wiem, co wam mówić za bardzo. A przynajmniej tu mam dowód na to, że kusza ma chociażby lekkie właściwości przebijające. Raczej tych całkowicie przebijających to ona nie ma, ale... Całkowicie to właśnie nazywam nawet nie przebijanie, czy coś, tylko przenikanie, coś takiego. Ale zresztą mniejsza o to. Nie ma niczego wartego uwagi. A czy to też daje plus do szczęścia? Nie wiecie, o co chodzi, to plus do szczęścia, czyli że nietoperze są niegroźne. Ogólnie nietoperze można nas wlecieć. Ale jeśli ma się jakikolwiek przedmiot, który daje więcej szczęścia, czy tam zwiększa szanse na znalezienie lepszych rzeczy. Ogólnie wiesz, na pewno jest tylko pierścionek, więc mi się wydaje, że może ten mój też mieć taką właściwość, no ale mniejsza to. Jest też jakieś coś, co można zdobyć chyba z... Deprykało na cień stwora, który się pojawia, jeśli wielką stertę złota się zostawi na ziemi. Ogólnie chyba większość z was będzie wiedziała, czym jest leprychaun, czym leprykon. Różnie się na nim mówi. A ogólnie taki skrzat, zieleny. Powiązany często z tęczą. W sumie nawet nie wiem, co mam mówić, no ale... Jeśli ten pierścień ma właściwości antynietoperze, to... jedno z największych zagrożeń przepadło. Jest dobrze. Mam dzidę taką, jaką miałem, tylko że jeszcze co kilka
zabójstw będziemy nie leczyć. Także napisz jej dzidy, po prostu dostać się nie mogłem. To nie mówię sarkastycznie, nic, serio. Prawa broń jest jednym z najbezpieczniejszych do grania. Niby słaba, ale to leczenie plus, tak nazwę, one punch na 1 HP. Czyli mam jedną z naprawdę najlepszych broni do grania. Chcecie mieć pewność, że będziecie mieli w miarę bezpieczne podejście. Nie może najszybsze, najlepsze, ale najbezpieczniejsze właśnie. Zresztą już powtarzam, dobra. Lecimy dalej. Może będzie to rekord. Dawno nie widziałem tych banków. Nie bym mógł wziąć łuk. Ale nie. Prawej włóczni dla łuku nie porzucę. Chociaż łuk daje mi dystans. Nie. Później się pogubię znowu na walce z... ...to z kimkolwiek. Przyzwyczaiłem się już do dzidy, to... ...do końca postaram się wytrzymać z dzidą. No ale nie wiem po co idę do tego sklepa i w ogóle... ...ale no, chcę to sobie pójdę. Przedmioty. W sumie cała gra jest już milion krokroć łatwiejsza. Ale co, ja będę się tłumaczył, gadał czy cokolwiek. Trzecie piętro? Tak, trzecie. Trzeba w sumie trzeci poziom na drugim piętrze. Chyba wezmę jednak tamto. Bo mi już rytm w sumie nie jest aż tak potrzebny. Lepsza z dwójka. Chyba nawet najlepsza z gry. Nie wiem, czy ona ma jakiś dodatkowy efekt, poza tym, że pisze tu heavy. Ale wiem, że lepsza nie istnieje. No, mogę poza szklaną, tylko szklana ma to do siebie, że w sumie po jednym uderzeniu to do widzenia. Kultowanie. Dobra. Więc lecimy. Pachy. Dobra. Jeśli nie pomylę znowu ruchów figur, to... Wygrana już. Gwarantowana prawie. Dobra. Teraz pion staje się co prawda królową, ale... Nie, no będzie perfekt. Czemu flawless, no. I w przypadku flawlessa mamy też taką nagrodę ładną. Niech będzie ta skrzynka. Nie, dzięki. No trochę zmarnowane. Mom died when I was only 7. I heard Dad and Uncle Eli arguing after the funeral. Now I have no choice, Eli. I have to find the golden loot. And abandon your child? With these notes, it shouldn't take long to find. What was so important about golden loot? Ta była w tej grze niby tylko w formie scenek, ale taka piękna, taka głęboka. I co, może kiedyś ją poznacie. Jak na razie możecie poznać pierwszą część dotyczącą... No chyba Cadence ona się nazywała, jeśli się nie mylę. Bo nie wiem, czy to mówi Cadence, czy jakoś inaczej. Ale mniejsza. Jej, i w sumie po części też motywacji. Tu mogę już sprawdzić jej ojca. Dlaczego on tutaj jest? No taki malutki spoilerek, tak, jest tutaj. I w sumie... To tyle, co mogę się dowiedzieć o mnie. Nasza część historii będzie... do poznania dla was, jak... uda mi się ukończyć w sumie... podejście... tą postacią, potem następna. Mam je najbardziej ulubione. A to najgorsza z najgorszych, postać, której w sumie strasznie nie lubię, ale... Może dla was bym był skłonny nad nią zagrać. Też ci z dawnych live'ów jeszcze chyba kojarzą tak zwaną panią półserduszka. Wiecie co? Nie. Krwawa włócznia kontra
ja to biorę. Muszę po prostu. To jest najlepsza broń z całej gry, powiem szczerze. Ułatwi mi to starcie w sumie przedostatnie. Tak. Ostatni to jest... Tutaj już wprost mogę nam powiedzieć. Nawet tytułowy nekrotancerz. W sumie jeśli tytułowym, to można było się domyślić, że wystąpi. Ale przedostatnie... Co by to nie było... Jest naprawdę problematyczne, jeśli macie tego szkieleta. A z nim... Powiem szczerze... Prawdopodobnie nawet nie ma problemu z tym, żeby je przejść. I w okazji jest to chyba jedyna broń z tych, które znam, które mają całkowitą pomijalność obrony wroga. Właśnie to jest to coś, co gwarantuje mi taką łatwą. Super. Tady się problemy zaczynają. Dobra, ser. I lecimy dalej. Szybko znaleźć wyjście. Dobra, widzę. O Jezu, nie. Co ja bym zrobił? Nie, najgorsze połączenie klawiszy, jakie istnieje, kiedy walczy się sztyletem albo włócznią. Spokojnie. Nie panikuj. Panikuj, gwiezdny klifu. Nie będziesz panikował, to jeszcze jest szansa, że... Że się uda. King Konga! O, super. Małpa z niestabilnym rytmem. Nie lubię jej. No ale właśnie. Sztylecik bardzo łatwiej. Piętro numer 4. Jeśli naprawdę dzisiaj to przejdę, to ja nie wierzę. We were so happy together. Until my mother got sick. I just want to help you, Melody. Can't you see that? There's a reason my mother took that thing away, Dorian. Don't go. I have to find it. I have to risk it. Tak z moich własnych takich... Można się to nazwać upodobaniami. Ale osobiście uważam, że właśnie najtrudniejszy już za nami. Bo dla mnie najtrudniejszy właśnie zawsze był poziom trzeci. Dobra. Nawet nie będę czekał. Się przejmował jakoś wielce w tym wszystkim. Niech się dzieje wola, nie wadzę się, zawsze nie wolno zgadzać. Jakoś tak. Okay. Gdzie jest przejście? Zmyć bombiarze, teraz to są moi najlepsi sprzymierzeńcy. Jestem odporny na bomby, a oni tak czy jak unicestwiają wszystko. Zepsuć. Muszę o tym pamiętać. Okej. Okay. Pewnie nawet tak się stanie. Tylko pożałuj. Jestem tego prawie pewien. Wiedziałem! Wiedziałem, że tego pożałuję. No ale cóż. To wygląda. I następnego podejścia nawet nie będę wam pokazywał. Następny odcinek jeśli będzie. Po prostu wam pokażę czwarte piętro tylko i wyłącznie. Oczywiście na tym seedzie. No. A potem będziemy mogli zacząć już kolejną postać. No i dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Ej. My jeszcze tylko zobaczymy. Na się niski wynik, mówię szczerze. No ale dobra. To tyle. Już z tym razem serio. W sumie może powinienem wyłączyć, a nie z nim gadać. Tak, to byłby dobry pomysł. No to jeszcze raz, pa!